Finał Bełkotkarki na 400 metrów. O miejsca 9 do 16. Popatrzmy. Najlepszy czas 65 sekund i 11 setnych na torze 5 Dominika Jaszynowicz, a na 6 o 1 setną wolniej. Czy 5, 6 to będą dwa najszybsze tory? Popatrzmy. Pierwszy w tej części zawodów bieg finałowy, finał B. Po nim zobaczymy najszybsze płotkarki na dystansie jednego okrążenia. A teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało po zakończonej rywalizacji na wirażu. Jeszcze 3 płotki przed każdą zawodniczą. To radzi sobie najlepiej. Szybko liczymy to. 5. Wszyscy to, że będą zawodniczy. Nie ukończyła dystansu, była na starcie. 5. przypominamy Dominika Jaszynowicz z Bydgoskiego Zawiszu. Ale tutaj atak na wyjątkiem torze, proszę popatrzeć, proszę popatrzeć. Skutecznie chyba, zobaczmy. 9-4 zaryzykujmy taką kolejność. I popatrzmy. Tak to oczywiście było. Minuta 4 sekundy, 82 setne. Będą pewnie rekordy. I już zobaczmy. Mamy już nazwiska. Ale tak jak mówiłem, Nadia Ryszewska, najszybsza z MKL-u Toruń, a drugi miejsce Dominika Jaszynowicz z Zawisza. Na trzecim popatrzmy Aleksandra Losy, reprezentująca LA Ostrów Wielkopolski. To pierwsza trójka. Proszę czasy, mają Państwo na tablicy też. Klaudia Ryszewska, minuta 4 sekundy, 81 setny. To ponad sekundę szybciej niż życiówka Dominika Jaszynowicz. Też popatrzmy. Przypomnę, że w zeszłym roku Suzanne Lachel zgładniła 61, czyli minuta 1 sekunda 22 setne. Jak szybko pobiegną dzisiejsze nasze finalistki finała na torze 6. Przypominam, Alicja Kaczmarek. Ona jest na najlepszy czas ze startujących. Minuta 00:68. Kolejne czasy to już różnica ponad 2 sekund. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na bieżąco. Pierwszy w tej części zawodów finał, a w sumie już 9 finał naszych 3-dniowych zawodów. To 6. 2 płotki jeszcze. Obok na to, że 5 mam na skończy. Czyli czas się wstępujący. I tak, która wygląda się do baczki. Jeszcze niż tu na 9 torze na medalowe miejsce chyba. Tak. 9 tor w nowym dziewczynie. Alicja Kaczmarek zapisuje nim oficjalnie. Anna Stolcik i Aleksandra Ziemko pięknie finiszująca na ostatnich metrach. Czy to będzie brąz? Poczekajmy na oficjalne wyniki. Minuta 00:49 będzie życiówka. Minuta 0:48 nawet. Zapiszmy sobie, widzą Państwo na telewizorach czasy. Na drugim miejscu minuta 01:57. Zapiszmy także, za chwilę powiemy o tych. I Aleksandra Ziętko, pięknie finiszująca. Widzieliśmy reprezentantka Agrosy Hełm, minuta 38. I nasze medalistki. Aleksandra Ziętko, MKS Agros Hełm, 62:38, miejsce trzecie. Dekoruje prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, pan Zbigniew Polakowski i trener pierwszej zawodniczki, pan Tomasz Saska. Miejsce drugie. Anna Stącik, AZS UMCS Lublin, 61:47. A zwyciężyła z wynikiem 60:48 Alicja Kaczmarek, ALKS AJP Gorzów Wielkopolski. Jeszcze fanfary, proszę Państwa, zaczekajmy chwilę ze startem, a przy następnej takiej sytuacji prosimy chwilę zaczekać, jeszcze zaczyna się dekoracja.
myślę, że pora zagrać już Stefan Mary, bo zawodniczki najszybsze prosimy na eliminacjach czekają pierwszy na swój start. Pierwszy stopień. Pan Tomasz Saska, trener pierwszej zawodniczki, dekorowany przez prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, pana Zbigniewa Polakowskiego. A oprócz tego pierwsze trzy zawodniczki otrzymały drugie kółko olimpijskie, nadawane przez Polski Komitet Olimpijski.